Drodzy widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Assassina i witam też oczywiście czat. Tak to wygląda, jeśli chodzi o mapkę. Troszkę udało się pozbierać rzeczy tutaj w pierwszej dzielnicy, że tak powiem. Wszystkie historyczne znajdźki już mamy. Te artefakty 2x4, zagadki 1x3, zaginione księgi 1x2. Teraz to, co najważniejsze, czyli trzeba uwolnić tego ziomka. No, ostatnio nam troszkę nie poszło, więc szybka podróż, próba numer 2. Zobaczymy, czy dzisiaj jeden czy dwa odcinki jeszcze uda mi się nagrać. Pogadamy sobie, pogramy i będzie G. Siema mundur, siemanko. Wielki meczet, dobra, ja muszę się dostać tutaj, więc możemy sobie skoczyć. I tak jak kilka osób zauważyło, ja z tym się też zgadzam. Bardzo przyjemnie się tutaj gra, fajnie jest to wszystko zrobione, jeśli chodzi o drzewka, o rozwój postaci i tak dalej, bardzo przyjemne. Ale minusem jak na razie jest fabuła, która jest trochę taka nijaka. Przynajmniej dla mnie. Może to się zmieni w przyszłości. Może się wkręcimy bardziej. Temu musimy dać hajsik. Szkoda, że nie mogę tego... A, mogę. Mogę to skipować? A, mogę, bo to ostatnio... O, dziś bym go dziabnął. Mogę to skipować, bo ostatnio już z nim rozmawialiśmy. To jest po prostu misja, która nam się nie udała. Także wiem, że tutaj będziemy wychodzić. Oni się zajmą nimi. W ogóle czat... Albo nie będę mówił, kogo zacząłem robić, bo to będzie spoiler co do odcinka fifowego, a to będzie przed odcinkiem fifowym. Dobra, chodźcie tutaj. Skrytobójstwo. Ja bym tak wychodził na górę, klikał skrytobójstwo. A ty co, masz życie nieskończone? O co tu chodzi? Dobra, tu można wchodzić. It stinks of sweat and hopelessness. Ali is somewhere in this forsaken place. Tu nam ostatnio nie poszło. Better get to searching. A to już to się dowiedzieliśmy, że strasznie daleko cofa tutaj, jak wam się coś nie uda. Sobie od razu otwórzmy. Ty, udało się jeszcze skrytobójstwo zrobić. Nice. Myślałem, że mogę tak więźniów powypuszczać. Ostatnio poszliśmy w prawo, więc teraz możemy iść w lewo. Ali has been taken somewhere beneath the prison and likely. A tu jest ziom, który wzywa posiłki, ten z tą trąbką zaznaczoną, tak na tego trzeba uważać. Kurczę, przydałaby się amunicja, to bym sobie rzucił w niego i byłoby spoko. Mielibyśmy czyste przejście praktycznie tam. Oj, ki, i wzywa posiłki. Ha,
O ty kurde, nie... Dobra, spróbujmy tak po prostu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak to spróbować zrobić. Może po kolei ich tak wybijać po prostu, co? No uderz. Jeden na czerwono, drugi na... Ej mordy, może to się okaże, że to jest skuteczna metoda walczenia z nimi. Do kąta i nawalamy. Kurde, nie, nie zrobiłem tego dobrze. Jeszcze ich tu jest pełno. Pytanie, czy oni mnie widzą? Tu jest chyba wyżej ten ziomo. Tak to przynajmniej wygląda, jak on by gdzieś tutaj był po drugiej stronie. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, póki nie podejdę. Dziękuję. Co mi dało, że tu wszedłem? Powiedzcie mi. Nic. Ej, oni schodzą, oni są na górze tutaj. Jak się do nich dostać? Wszystkie drzwi pozamykane. Takie mam wrażenie, że to nie tutaj w ogóle. Za tymi płachtami to się pogubić idzie. Who did this to you? The jailer. Where is he? With another. Beneath us. Death will come for him soon. He may be speaking of Ali. I pray I am not too late. No i to jest o, tutaj. Oj, 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 trochę ich tu dużo. Jak tego zabije, to tamten się kapnie, nie? Tak mi się wydaje. Przeszedłem tydzień temu i teraz stary przechodzi. Ile ci zajęło mniej więcej? Słyszałem, że to tak fabuła 10 godzin jakieś. O ty kurde, ja tutaj na... Oj, ty, jestem na hita. Praktycznie. Czemu nie mogę? Kurczę, potrzebuję życia. I to jest... To jest ten problem.
Wszędzie klucz potrzebny. Skąd wziąć ten klucz? Ziomuś, masz klucz? Brak amunicji. Zamknięte. Zamknięte, zamknięte, w górę nie pójdę. Czyżby tędy? Przepraszam, nie zauważyłem cię. Ale no przydałoby mi się życie gdziekolwiek. Zaraz będę musiał z nimi walczyć, a tutaj kurczę, bez życia. Naura. And you are? Basim, friend to Nur. Let us save the details for another time. We need to get you out of here. Slow yourself, ya Azizi. We cannot leave, not yet. I need to get into the guards' quarters. What for? It is Al-Ghul you are after, is it not? The guards of this prison serve him. They take shifts escorting groups of prisoners to dig sites under the cover of night. If we can find their orders, we may know where Al-Ghul is going next. Is that reason enough? Stay close to me, stay low, and do not... Oh, come, Basim, I know how to defend myself. Really? What with? Let's try not to get in each other's way. To nieźle, to ja ci kurczę tyłek ratuję, a ty mnie tak traktujesz? Tell me, Basim, because I must know. Just how did you make it down here? Easy. I sucked in my belly and wiggled through the cracks. Take it as a compliment. I know your kind like to frolic in the dark, but even the world's greatest thief would steer clear of this prison. Ali, one day I will tell you all about my past. Then you will understand. Such a tease. Pięknie, ładnie, klucze, można iść. O, Asasynie, jaka gierka następna? Ja nie lubię tego pytania, dopóki nie skończę gry, to... to nie ma co rozmawiać jeszcze. Skończę gierkę, wtedy będziemy kminić, jaka następna i tak dalej. Gdzieś tu były schody. Tu. Nie? Tu, o. Guard's room is through that door. There they are! Quickly! Get in here! Stop! We will not have much time. Break it down! Ali! I heard you! Over there, by the armor! Hurry! I have it! Take it to Roshan, my master. She is with your rebels at the Watermill stronghold. I will slow the guards. Now go! Yeah! No! Got you! Oh, shit! No, jest po mnie.
Nie, bo ja będę musiał... Kurde, wiedziałem, że tak to się skończy. I teraz będę musiał całą misję robić od nowa, zobaczycie. Ja nie, no proszę, proszę, jak będę, jak zobaczę to więzienie jeszcze raz, to mnie trafi. Tu musi być save, jak go ratuję. Dobra, jest git. Przynajmniej tyle. Mogę uciekać tak po prostu? Nie muszę z nimi walczyć, czy muszę uciekać? Czy muszę z nimi walczyć? Musisz zachować anonimowość. Dobra, to zjeżdżamy stąd. Czekajcie, tutaj gdzieś plakat jest pokazany. Plakat, plakat, plakat. 20 metrów do plakatu, dobra. Nie tu. Jest tu. Until I change that, I should not regroup with Ali. The risk is too great. Kurczę. To teraz mam naprawdę dużo na sobie. Zobaczcie, który poziom. Prawie trzeci pościgu. Albo mogę tego zioma przekupić, albo listy gończe trzeba usuwać. Dobra, w ekwipunku mamy coś nowego, tylko tak, aha, to są te klucze, to nie, śledztwo tutaj ładnie nam się wyjaśniło, pierwsze mamy zrobione i tu jest coś nowego. Zmniejsz swój poziom sławy. Dobra, umiejętności, o, to mi się podoba. Duch, lądowanie z przewrotem. Kieszeń na eliksiry zwiększa maksymalną liczbę noszonych eliksirów o 1. Bystrość Enkidu 1. Ułatwiasz znaczenie. No to tego nie chcę. To chyba na razie to sobie weźmiemy. To lądowanie powinno być spoko. Siema Peterson, siemanko. Ale to menu jest naprawdę przyjemne. Dobra, zobaczmy, gdzie ja teraz się mam udać. Aha, czyli najpierw muszę zmniejszyć. Dobra. Żeby zrobić kolejną rzecz, trzeba zmniejszyć poziom. Wszyscy będą mnie ścigać teraz. To przydałoby się zrobić coś pobocznego w tym czasie. Jak będziemy tego szukać. Tylko zbytnio nie mamy co. Skrzynia. Tutaj była ta skrzynia. Jej nie wziąłem. Ajajajajaj. Dobra, musimy trochę pobiegać po mieście po prostu. Zmniejszyć sobie to i jest G. Czy długo gram? 20 minut. Tak sobie kurczę myślę, że jakby robić odcinki półgodzinne, to to normalnie... Nawet misji nie zrobisz. Tu jest ten ziom, którego mogę przekupić. Pytanie, ile kosztuje taka przyjemność? Teraz zobaczymy. Ile bym ci musiał mordo zapłacić, powiedz mi. Potrzebuję... A, no to lipa. Sztonu siły nie mam. Usługi kupieckie. Greetings. Well met. Obniż cenę gdzieś. What do you have? Aha. Ile to kosztuje? 500, tak? To na to mi jeszcze nie stać. Sprzedaj. Czy ja mogę to sprzedać? Sprzedaj wszystkie drobiazgi. O. Nice. Całe 200. I have to go. So long. O, 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 o.
Mamy do zerwania plakat. To mi się podoba. Czyli jeszcze jeden, jak znajdziemy, to jest git. Chyba że już mogę zrobić sobie śledztwo na kolejnym poziomie. Jednak nie. Tu coś jest. Nothing much ever happens here. You ever been down to Fajna gierka, niestety krótka. No, słyszałem, że krótka, ale to Ali has gone and regrouped with the rebels. Roshan should be there by now as well. 400 metrów stąd. Aha, czyli ruszamy za miasto, drodzy widzowie. Nice. Ała. No tutaj w tym mieście nie wiem, czy mi zostało coś do zrobienia, no. Zagadki. Tajemnicze odłamki. Ale gdzie to szukać? Tego w ogóle na mapie nie ma. Tu są te skrzynie z wyposażeniem. Może artefakty jeszcze. Można zwrócić. Dobra. No bo tak poza tym to nie widzę. Siedziba tu jest. Muzyk. Nie ma zbytnio już tutaj co robić. Grupa kupców. Tu jest historyczne miejsce, ale to jest już inne miasto. Szukaj za pomocą kruka sobie. Aha! Let us get a wider view. Panie kruku. To za złote to są rzeczy do szukania. Dobra, już patrzę. I co? I teraz będę widział? Tylko ta zagadka jest poza miastem, tak? Tak. Czy ja tym krukiem muszę lecieć bardziej nad miasto? Dobra, rozumiem. Dziękuję ci bardzo. Tam coś jest. No cóż, niektórzy latają dronami, a ja sobie latam krukiem. Co tu jest? O ile to jest tutaj. Tak. Tylko to będzie bliżej stąd, tak mi się wydaje. W grudniu gramy nowego Warzona, a nie wiem w sumie. Śledzicie może piłkę nożną kobiet? Bo jest teraz Liga Mistrzów i Lyon prowadzi 9-0. Jest 83 minuta. Hit. Dobra, stąd jest niedaleko. Jak macie jakieś pytanka, to śmiało, akurat jak jest eksploracja, to można sobie pogadać. Ty się tu nie blokuj. Śledzę, bo zrobiłem bacze. A widzisz. Tak, no Lyon wygrał 2 lata temu Ligę Mistrzów bodajże. Stary, ale ta bacza to może mieć
top kartę, bo wyobraźcie sobie, że ona plus 2 to easy dostanie. Będzie miała 90 overall, nie? Na boku obrony. Co to jest tutaj? Aha, czyli po prostu zagadka, zdobyto skarb. I tyle. Czytaj. Zgodnie z obietnicą zdołałem zdobyć to, czego szukałem, ale skończył mi się czas. Pomścij mnie i znajdź zdobycz, dla której ryzykowałem życiem. Znajdź kotły na mydło i z wysokości rozglądaj się za kolorowymi materiałami. Zapamiętaj mnie za odwagę, nie zaś za mój podły los. Kolorowe materiały. Znajdź kotły na mydło? What see you, my friend? Kotły na mydło? Co to znaczy kotły na mydło? Czy tutaj coś złotego jest? Nie widzę. Tam jest poza chyba. Dobra, trzeba tak, trzeba to ogarnąć tutaj. Zagadka jeszcze jedna jest dostępna. Najpierw sobie to znajdźmy. Czy wszystkie asasyny planuję przejść? Powoli? Myślę, że tak. Ojej, to aż tutaj, to nie. Dobra, tutaj to jest lepsze. Pierwsze miasto jest najcięższe przy nauce mechaniki. Trochę tak. Później już, ale już nie wiem, czy wszystko muszę robić, czy po prostu sobie lecieć z fabułą. No nie wiem, trochę też pobocznych rzeczy chcę porobić. Może nie wszystkie, może 100% nie będziemy klepać, ale... Ale fajnie jest sobie znaleźć parę rzeczy. Ile my tu mamy? 200 metrów, no to spoko. Zrobiłeś 100%, a dużo jest rzeczy na mapach do znajdywania, czy raczej nie? Bo jak to jest jak w Wiedźminie, to tu spędzę 100 godzin wtedy. O nie. O nie. Drodzy widzowie, to będzie ciężkie. Albo i nie. Artefakty Derwisa, czyżbym miał wszystkie? Nie, 3 na 4, dobra, to idźmy stąd. Show me everything. To mi się wydaje, że może być poza. A nie, jednak nie. No to idziemy. Cała ci na 100% zajęła 28 godzin, okej. Czyli jak fabułka tak z 10, no to... drugie tyle, no prawie 3 razy tyle w sumie. O, i tutaj będą ostatnie artefakty. O ile mi się uda to pyknąć. Jaki thief? Kurde.
Nie mogę go zabić i wtedy to wezmę. Ale ja nic nie robię. Jeden. Ajajaj. No. Drugi. O ty kurwa. Trzeci, dobra. Gdzie jest ten ziom, co mam go okraść? Nie bój się, mordo, nic ci się nie stanie. W krzaki pobiegł. Nie mogę? Dlaczego? O, mogę. Ty, żebyś na drugi koniec mapy nie szedł, bo będę razem z tobą podróżował. Czajcie, że misklik znowu walnąłem. Denerwują mnie te quick tam. Help! A cat purse took my silver! I am sure of it! Help! Oj, tam nie pierdziel. Idź dalej, to spróbuj jeszcze raz. Help! Guard! Please come! I've been robbed! Help! O, koteł. Siema. Siema, koteł. The old commander would not have stood for this. Zobaczy mnie, czy nie? Nie mogę. Czujna. Jest. Dobra, artefakty Derwisa. Artefakty Derwisa ogarnięte, czyli musimy odwiedzić teraz to tutaj. Denerwuje mnie trochę, że nie mogę sobie oznaczyć tej miejscówki, tylko muszę obok gdzieś kliknąć, bo inaczej to... Dobra, szybka podróż. Czy całkowicie odpuściłem live z FIFA? Nie wiem, zastanawiam się nad tym, co zrobić. Na razie ligę weekendową sobie graliśmy. Czy mam wersję premium? Nie. No to cię już muszę zabić, no co ci poradzę. Nie chcę, mordo, no ale co? Nie pozostawiasz mi wyboru. Dobra. Sam się prosi, dokładnie. Dobra. Gdzie jest wejście do tego? O, jest. Szefie, mam coś dla ciebie. You mentioned needing my help, Derwish. With keeping the rebellion alive, I presume. Indeed. Coin goes a long way in securing that. But coin is hard to come by without the right assets. Have a look. I hear that a number of rare and unique items line the pockets of our fine citizens. Bring me their burdens, Basim. And be rewarded. Oddaj. Mam trzy. I have this for you. More trinkets! Let me lighten your load. Sześciu to nie mam. Dobra, a co ty tu masz? A wise man takes care of his gear. Ty, no dobra, ale oddałem mu te artefakty i gówno dostałem za to? Better gear cannot hurt. A true craftsman needs reliable tools. To niezły skam. Be safe, Derwish.
Mogę ulepszyć sobie narzędzia. To zaraz. Co mi tutaj zostało jeszcze? Zaginione księgi, zagadki. Dobra, ja bym chciał pojechać za... zobaczyć, co tam się dzieje. Po prostu... no, nie! Denerwuje mnie to, że nie mogę tego zaznaczyć, tylko muszę obok, tak, patrzcie. Tak tu. I... dobra, szefie. To kierunek w nieznane. Banu Musa muszę odwiedzić i wtedy mi zrobi upgrade. Czekajcie, gdzie jest ten Banu Musa? Tutaj po prostu, nie? Do siedziby, dobrze myślę. Panie Musa, proszę mnie tu zupgrade'ować. Jak streamek? Mordo, streamek z każdej gry, jak to nie jest tylko FIFA, to jest bardzo przyjemne. Peace, friend. Nice to see you. I would like to take a look. Oh yeah. Poziom drugi. Odblokuj. I tak. Zatruwa ostrze. Albo po trafieniu wytrąca przeciwników z równowagi. Nie, to zatrucie mi się podoba. Nawet jak go w głowę nie trafię, to cyk. Is that it? My farewell. Dobra. Pozdro, mordo, przyjdę innym razem, a teraz mam jeszcze 600 metrów do przejścia. To przydałoby się akurat fajnie tutaj tu odblokować jeszcze jakieś szybkie podróże. Ale opuszczamy miasto, to też spoko. Siema. Ej, tu jest w ogóle jakaś skrzynia. Aha, bo to jest ta... dobra. Nie wiem, czy ja do więzienia mogę sobie tak wejść, tak o, po prostu. Już teraz, teraz to chyba nie, jak mnie wszyscy szukają. No nie, na pewno nie mogę. O nie. To jest zły pomysł. Dobra, obejdziemy sobie to dookoła i tyle. Siema Morgoth, siemanko. Nawet spoko będzie tak poza miasto wyjść. Guide me, Enkidu. Oj, było tak, taktyk, no, w Walhali się wpierdzieliłem do obozu omyłkowo. Czekajcie, jak się wzywa wierzchowca, w prawo? Płotka. No i kurde, przypał. Chyba się nie da. Go, Enkidu.
Lewa strzałka przytrzymaj. Wierzchowy jest niedostępny. O wy kurde. Już skamują. A czekajcie, bo tu jest... O właśnie, dziękuję. Może to muszę wyjść poza ten most. Ty, tu kurde nic nie ma. A tu jest 13 historycznych miejsc. Ale tu jest duże. Aha, bo to jest dzicz aż tu. What the f... Ale jaja. Nothing can hide from us, Enkidu. Mordy w prawo, nie w lewo, jak coś. Potężna płotka. Ej, ale bardziej mi się podoba tak poza miastem. Fajny jest klimacik, nie? Młyn wodny, dobra, zrobimy sobie najpierw. Ładnie odkryjemy teren. To zawsze klasyczek taki. Pik, 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 pik. O nie, 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 nie. Kurde, Janusz, co? Aha, dobra, bo chciałem sobie to wziąć, oczywiście, tak, tak. Synchronizacja. Jak ci się podoba? Bo mi osobiście nie bardzo. Mi się podoba, fajny jest klimat. Kij z fabułą, bawmy się dobrze. Takie podejście do tego. Otwórz mapę świata. Pyk. To mi się odblokowało rzeczy. Jak one są porozwalane wszędzie, patrzcie. O babyn. All credit where it is due, for this man came to my aid at my darkest hour. And from what I have heard, I am not the only one. I will pay a great tribute to you in a chronicle of our exploits. But we must first write the end of it. Come. Come, my friend. I see you two have met. Only briefly. But the night is young, and there is much to discuss. About what you can procure for me. Our means are limited. But rest assured, I will listen to your needs, Ali. Later. Share what you know about Al-Ghul, so that Bassem may do what he's come here to do. Yes, yes, yes. Your affairs before mine. But just this once. Al-Ghul sends orders to the prison guards detailing where to dig around Baghdad. But it's not just prisoners he's using. There is a promissory note for workers here. It looks like Al-Ghul arranges to purchase migrant laborers as well. Who in Baghdad could make these sorts of arrangements without raising suspicion? There is but one man, Mas'ud al-Ya'qub. He runs Baghdad's soap mills. O, i to chodzi... To dalej coś z tym mydłem jest. Foreign settlers, most of them Persian. So he forces these laborers into working his dig sites. All under the guise of providing them with a livelihood. Beshi! He tracked down one of Al-Ghul's dig sites, posed as a prisoner. What happened? The search turned up nothing. But that did not stop the guards from trying to silence us. I cracked one skull and fled. I doubt the others were as lucky. A foolish thing to do with nothing to show for it. Not nothing. Al-Ghul will be at the Karawansarai. I overheard the guards talking. Of course. Merchants from all over stop there to rest. If Mas'ud is buying migrant workers, it is likely the Karawansarai is where he conducts his affairs. What does he look like? He is a large man,
favors adornments like jewels and silks from the east. Then he will be hard to miss. It is time, Basim. What is your plan? That will be for Basim to decide. Basim? Alone? No. Let me gather some men. And allow for foolish spectacle. Your day to display your prowess will come. But this day belongs to Basim. Consider it part of our agreement. Basim? Basim? Co tam? I am ready. Then walk with me. Maciek, 48 miesiąc. Dziękuję ci bardzo. Witam. Piękny subik. A co my tu? Come, Basim. Sprawa zamknięta. Młyn wodny. Dobra, 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 tylko. Czy tu jest to śledztwo? Aha. I patrz, jak nam się powiązało. Pyk, pyk. Członek zakonu, pseudonim. O, i mogę sobie zupgrade'ować też to i to. Muszę o tym pamiętać. O, jedźmy konno. An order member is within our reach, Basim. And like those before and those yet to come, Alhu's death will be just. This is a man who preys off the desperate and the disenfranchised. And such atrocities will only continue. For Alhu is but a cog in a larger wheel. One that spins destructively. So long as it does. We hidden ones will make it our mission to stop. Today, you will lend your hand, your blade, to that very mission. And while Al-Ghul is your first target... Yalla! O, czyli jedziemy jeszcze dalej. To w sumie spoko, tu bym sobie to ogarnął. A patrzcie! Oj, ja już wiem, co zaraz będę robił. Last, I have great belief in that. And in you. Through all my stoicism, my harsh lessons, know that you have impressed me, Basim. The Order's presence in Baghdad and beyond rests on shifting sands, so long as you remain at the tip of our spear. And that is where I intend to remain. Beholden to your guidance, Master. Czyli tak naprawdę ta zakładka dzicz to obejmuje całe to wpiździec takie duże. Czyli tu jest 13 miejsc historycznych. No dobra. Co jest? Już koniec? Keep to our path. Co ty mi tu chcesz pokazać? A, dobra. Nowa lokacja. As busy as a beehive. Come. O, widzicie? Dobra. Set your sights on the trunk. Merchants. Patrzcie, przy wejściu jest ten odłamek historyczny. And I thought Anbar's markets were disorderly. Where there is disorder, there is chaos, and chaos can bring opportunity. See what avenues present themselves. Be reactive, but patient, and trust your instincts. That is Mas'ud, on the balcony, just as Ali described. Jak mu tak z łuku. Go now. Wet it with the blood of the slain. I will find you when it is over. Ale to jest trochę głupie. Jak mam
że tak powiem, jak go zabiję, to w krwi mam ubrudzić to pióro i pokazać, że mam krew. No ale to przecież każdego mogli krew wziąć. Chyba, że testy DNA robili. They dug at your bidding, died at your hand, and were cast away like so much refuse. All to scour the desert for some artifact. Even now you haggle for flesh, safe in the Karwansarai. You prefer your victims chained and starved. It is time you faced a man unbound. Dokonaj skrytobójstwa Al'Ghula. Aha. Rozumiem. Czyli wszystko musimy robić. Cast your gaze, Enkidu. Tu jest jedno. To jest drugie. Dobra, czyli co tutaj w tym mieście mamy? Na pewno to. Dobra. To w sumie teraz ma sens, żeby upgrade'ować sobie naszego orełka. Dobra. I tak. What delays your departure, friend? Someone by the name of Mas'ud saw fit to inspect my wares. And so here I wait. Who does he think he is? What is it you are carrying? I ask only so that I may collect it for you. Would you do that? I would take great joy in seeing that man in a fit of anger. It is a crate of silks and spices. Ready your camel. I will see what I can do. If I can get that merchant to leave, his abrupt departure may lure Al'Ghul out. Go away! Go away! Fuck off. Czy w sensie... Co tutaj jest natomiast? Aha. A crate with spices and silks. There cannot be too many of those around. Ty, to było zajebiste. You there. Oh. Nie ma tu nikogo. Hey, please. That's right, Bob. Już i tak umrzesz. Ej, oni się sami wykończą przy tym. Zajebista jest ta trucizna. Dobra, jesteśmy w środku. Trzeba dostać się do muzyka, tylko... Pewnie wszyscy nas będą teraz szukać. Pozabijałem im kumpli, trochę przypał. Oj. Oj, nie mam pitosu. Co, no muszę ich wybić. O kurde, nie mogłem tego zablokować.
Pungent. This must be the caravan merchant's crate. Ja tak nie wejdę przecież na Janusza. A strange thing to happen upon. No nie ma szans. Perhaps I can use this to my advantage. Dobra, mordy, spróbuję, tu przecież straż stoi. Jak ja sobie mogę tak wyjść? Those two men are having... Jeszcze kawałek, mordo, jeszcze kawałek. Musisz zachować anonimowość. Dobra, już się tym zajmę. Jeden. Ty, tego dużego trzeba tym dziagnąć. A na niego trucizna nie działa, a co on jest? O pierdziele, ale dymy. Ja się położył przede mną. Kurde mordy, no pojedynczo, co wy? Jeden. Który następny w kolejce? Drugi. Ja nie znam czerwono, to nie. O, duży, duży! Kurde. Dobra, widzowie, potrzebne coś do jedzenia. Dzień dobry, macie coś do jedzenia? Dzień dobry. Dziękuję. Co to za dymy w ogóle? Co wy robicie? Porąbało was. I tu się muszę przeturlać, bo ten duży mi tu... Dobra, jeszcze tego jednego, a potem bijemy się już z dużym. Co za parówczaki, za srane. Ej, nie mogę się ruszyć. Kurde, nie na górę, no co ja robię? Dobra, potrzebne jedzenie. Ryzykuję trochę teraz. Tamtego bym zabił, to ten mnie zabił. A idź pan, a już było tak dobrze. Ostatni zapis, ciekawe będzie, czy dostanę, jak to już niosłem to, czy wcześniej. Zaraz to się okaże. Drodzy widzowie, i tak dobiegamy już do końca tego odcinka. W następnym będziemy z nimi walczyć dalej. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Aha, jestem przed wejściem, tak? No niestety. A wiecie co? A mogę tego... O. Tak zrobię. Zaraz się zajmiemy nimi do końca. Dziękuję. Widzimy się w odcinku kolejnym. Trzymajcie się, mordki. Piona.